Witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie. No, będę miał taką możliwość przedstawienia Wam co nieco o muzykowaniu, ale tak naprawdę o przedmiocie, który jest znienawidzony chyba przez nauczycieli nauczania początkowego, a szczególnie przez pewne stereotypy, które w tej muzyce się gdzieś w jakiś sposób zagnieździły. Proszę Państwa, niezależnie od jakiejkolwiek podstawy programowej, czy też od programów, dzieci powinno się umuzykalniać nie tylko ze względu na kompetencje muzyczne, ale na wszystkie inne kompetencje, które są nam potrzebne jako osobom dorosłym. Tu tylko może tak skrótowo potraktowałem to, jaką siłę ma muzyka, to, co poprzez działania muzyczne możemy z dziećmi zrobić. I podczas tej godzinki będę się starał Was zachęcić do zupełnie innego spojrzenia na wychowanie muzyczne w szkole, szczególnie małych dzieci. Proszę Państwa, mając na uwadze standardowo wychowanie muzyczne, wyróżniamy w nim 5 aktywności muzycznych dziecka. Śpiew, ruch, słuchanie, muzykowanie i tworzenie. Gdybyśmy popatrzyli na małe dziecko, to tak naprawdę ono, bawiąc się swoim głosem, gaworząc, czy też później śpiewając sobie jakieś tam melodyjki i tak dalej, w zasadzie ono już tworzy muzykę, tylko że ta muzyka, jeżeli nie będzie poddana w przedszkolu, później w szkole pewnemu procesowi społecznemu, to wyobraźcie sobie Państwo, że macie grupę dzieci, a każde dziecko śpiewa na swój strój. No to jest po prostu kakofonia nie do zniesienia. Te dzieci muszą być poddane pewnym rygorom rytmicznym, melodycznym, dlatego abyśmy mogli funkcjonować jako grupa. Samo dziecko, oczywiście są talenty, Państwo też obserwujecie pewnie na YouTubie takie dzieci zdolne, tylko że takie dzieci rodzą się raz na kilkanaście milionów osobników. Także tutaj nie możemy patrzeć dzisiaj na takie wyjątki, a musimy popatrzeć na dziecko, które przychodzi do naszej szkoły. I to, co powiedziałem, własna aktywność dziecka, okres tego wczesnego dzieciństwa, jeżeli nie ma tutaj ingerencji osób trzecich, to ten śpiew jest u dziecka. Oczywiście on jest też w tej skali, w której dziecko potrafi zaśpiewać, coś, co pozwala mu uzyskać pewne jakieś brzmienie, to dziecko próbuje swojego głosu, natomiast musi być to dziecko poddane pewnym procesom uporządkowania tych dźwięków. To dziecko musi też w jakiś sposób zabrzmieć, czy z akompaniamentem, czy też zabrzmieć razem ze swoją koleżanką czy kolegą. Oczywiście rolą nauczyciela, czy w przedszkolu, czy zaraz bardzo szybko w szkole w klasach 1-3 jest uporządkowanie tego wszystkiego i oczywiście, patrząc tutaj jeszcze wcześniej, cel przedszkole, gotowość szkolna. Oczywiście, czym tak naprawdę powinna być muzyka w klasach 1-3? Oczywiście pobudzeniem wyobraźni dziecka, zachęceniem dziecka do tego, żeby to dziecko brało czynny udział w zajęciach, żeby ono się tą muzyką bawiło, cieszyło. I niestety tutaj muszę powiedzieć, że i w gronie moich kolegów i koleżanek, muzyków, którzy uczą muzyki w klasach starszych czy w gimnazjum, podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedni nauczyciele uczą muzyki, a drudzy nauczyciele uczą o muzyce. To są dwie różne lekcje. I tak jak tu obserwowałem pokaz tych lekcji, gdzie były te eksperymenty i te buźki uśmiechnięte dzieci, to tak wyglądają również lekcje muzyki. Lekcje o muzyce wyglądają zupełnie inaczej. Są przeładowane teorią, bo łatwo odpytać jest o życiorys kompozytora, o to, kiedy się urodził, kiedy zmarł. Powiem szczerze, znam kilka dat i tyle mi to wystarczy. Pisząc również podręczniki szkolne, nie muszę znać więcej tych dat. Naprawdę to mi jest do niczego potrzebne. Potrzebne mi jest to, żebym wiedział, żebym mógł rozpoznać muzykę Chopina odróżnić od muzyki Beethovena, czy odróżnić to od Mozarta. I ta wiedza jest bardziej potrzebna niż to, kiedy ten kompozytor się urodził i kiedy zmarł. Patrząc na śpiew jako podstawową aktywność muzyczną dziecka, Musimy mieć na uwadze, że ten śpiew musi być poddany, tak jak powiedziałem, pewnym rygorom. I jeżeli mamy mówić o fajnym śpiewaniu, o tym, żeby ten śpiew też dzieciom sprawiał przyjemność, żeby był śpiewany w zespole, to musimy zadbać przede wszystkim o poczucie rytmu. Rytm nie rodzi się sam z siebie, on się musi urodzić w pewnych warunkach. Na to poczucie rytmu działa motoryka duża, motoryka mała i to wszystko dalej, patrząc, rozwój aparatu mowy wraca do prawidłowego śpiewania. No, patrząc na ruch przy muzyce, ta motoryka duża jest bardzo ważnym elementem, ponieważ ona jest zestrojona z tym, co dziecko chce jako małe dziecko robić. Czyli chce biegać, chce skakać, chce się ruszać. Jeżeli tego nie ma, no to trudno później mówić o tym, że dziecko jest spełnione, że ma tutaj tą radość z tego sprawstwa, ponieważ tych elementów to dziecko nie przeżywa. No i teraz od czego możemy zacząć? Przede wszystkim od pewnej spontaniczności dziecka, kiedy jeszcze to dziecko ma chęć, cieszy się z muzyki. No i ja postaram się tutaj w takim bądź razie pokazać Wam rodzaj zabaw spontanicznych, zabaw kierowanych, takie dwa przykłady. Nie wiem, czy nam się to na siedząco uda. Jeżeli będziecie Państwo źle się czuli na siedząco, możecie wstać, dobrze? Więc teraz tak, ja zaproponuję Wam Czardasza i Wy spróbujcie poruszać najpierw głową, później ramionami, może wejść cały tułów. Jeżeli chcecie to zrobić na siedząco, jak ktoś chce na stojąco, to jeszcze całe ciało może do tego wrzucić. No to spróbujemy. Głowa! Ramiona! Tu! Stańcie! Skaczemy! Nie chcę was przemęczyć, bo się obiad wróci. Potrzebuję teraz mężczyznę i kobietę na środek tutaj do jednej animacji. A Jacek będzie później. Bardzo proszę, gdzieś tam może z daleka, może nie wiem, może pan tutaj, bardzo bym prosił. I w takim razie jeszcze jakąś panią na ochotnika, bardzo proszę. Proszę bardzo, zapraszam. Słuchajcie. Dobrze. To jest księżniczka, to jest książę. Możecie się przywitać, bardzo ładnie, dziękuję. Słuchajcie. Dobrze, to spontanicznie zagracie teraz dwie role. Będzie śpiewał mężczyzna, będzie śpiewała kobieta. Jak śpiewają razem, jesteście za ręce, śpiewacie tutaj do publiczności i tyle jest. Okej, dobra. To zapraszam na razie troszeczkę od siebie, bez mikrofonu, od siebie tylko, dobrze? Tak, żebyście mogli może trochę bardziej pospacerować. Od siebie. Okej, dobra. Jeszcze nie. To say the least, but Dziękuję, brawa! Proszę Państwa, no to w takim bądź razie będzie zabawa kierowana, zabawa ruchowa. Musicie, no na stojąco, niestety takie są warsztaty muzyczne. Słuchajcie, zabawa polega na tym, że mamy 7 ruchów. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, no nikomu tego nie życzę, ale no nie wiem, jak nie portfel, to klucz do hotelu, do pokoju. I mamy tak, szukamy. Kieszeń z przodu, kieszeń z przodu, kieszeń z tyłu, kieszeń z tyłu, w bok i dziwną minę robicie, bo nie ma klucza. Pokażę kiedy. I. Momencik, bo jesteśmy w rytmie. I. Okej, dziękuję bardzo. Już do siedzenia. No. Ta, 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 tam, tam, hop. W prawo, w lewo. Najpierw w prawo. Ta, 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 tam, tam, tam. Ta, 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 tam, tam, tam. Dobra, uwaga. I. Dziękuję bardzo. I nie mówcie, że nie można zrobić zajęć ruchowych między ławkami. No taki przykład jest. No. Nawet jeszcze jest mniej miejsca. Słuchajcie, jaka muzyczka? Na 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale muzyczka, nie? Proszę Państwa, ten ruch tak naprawdę leży w naturze dziecka. To, co żeście zrobili w Czardaszu, taka improwizacja ruchowa, każde dziecko się temu poddaje, a my dorośli również. My chcemy się po prostu pobawić, poruszać z siebie te wszystkie złe emocje, w jakiś sposób odreagować. I niestety będę cały czas was zachęcał do tego, żeby ten ruch, w jakim stopniu on po prostu był. Ten ruch jest elementem stymulującym kształcenie, tak jak powiedziałem, pozostałych kompetencji muzycznych. Śpiew, gra na instrumentach. Jeżeli my równo zatańczymy, to też równo zagramy. Nie ma innej możliwości. Ten ruch musimy przeżyć, żeby później wykonać coś, co będziemy równo śpiewać, czy też równo grać. Stymulowanie, motoryka duża. Śpiew, gra, słuchanie, tworzenie. Motoryka mała. Jedziemy dalej. W motoryce małej to się wszystko ze sobą zazębia. Motoryka duża, śpiew, muzykowanie. Motoryka mała, body percussion, muzykowanie. Rodzaj body percussion myśmy już też zrobili wcześniej, ponieważ te gesty, które tutaj nam się pojawiły, tak naprawdę są pewnym graniem na własnym tutaj też korpusie, tak można powiedzieć. Ja sobie pozwolę na pierwszy taki przykład. Tak, na ciele pedagogicznym. Każdy z was dostał w tych materiałach takie 2 foliówki. Motoryka mała. I słuchajcie, szukamy, zakładamy na ręce. Taki sposób. O, o. A ja zapraszam jakieś 2 panie tutaj, jeżeli mogą obok mnie usiąść. To nie ma, to może... Dobra. Ja będę siedział w środku, wy tutaj... No nie bardzo. No. Poćwiczymy wieczorem. Gotowe? No niestety to będzie trochę kierowane, ale dobrze. Słuchajcie, żeby nas dobrze było słychać, to cichuteńko, muzyka. Cha-cha-cha. 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 Lewa, prawa. Na co wy czekacie? Dziękuję bardzo. Super, super, bardzo dziękuję. Dobra. To zanim będę tutaj pokazywał dalsze nasze poczynania rytmiczne, to pobawimy się, chcę wam pokazać możliwości muzyki do tego, co można zrobić przy nauce języków obcych. Powtarzacie za mną dokładnie to, co ja będę do was mówił, dobrze? Macie kulę? 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 Wstajemy. Nie wiem, jak tu się będę trącał, ale dobrze, uwaga. Taki ruch jest. Raz, dwa, trzy. Gdybyśmy sobie to zamienili na nutki, to mamy też coś takiego. Ti, ti, ta. Ti, ti, ta. I teraz uwaga, zmiana. Będzie tak. Ti, 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 ta. Portfel z tyłu. Ti, 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 ta. I mamy schemat 3, 3, 7. I jedziemy. Ti, ti, ta. Ti, ti, ta. Ti, 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 ta. Ti, ti, ta. Ti, 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 ta. Teraz cała nasza macie kulę. Macie kulę. Macie kulę. Macie kulę. Macie kulę. Macie kulę. Mam bazylię. Macie kulę. Mam bazylię. Macie kulę. Mam bazylię. Jak mężczyźni mogą tak mambazyli. No tak potrzebujemy po afrykańsku, nie? Jeszcze raz. I macie kulę, mam bazylię. Macie kulę, mam bazylię. Macie kulę, mam bazylię. Macie kulę, mam bazylię. Macie kulę, Mam bazylię, pam pam, macie kulę. Mam bazylię, macie kulę. Mam bazylię, macie kulę. Mam bazylię. Bum, bum. Dziękuję serdecznie. Zarówno motoryka, duża motoryka, mała, czy to były foliówki, zabawy paluszkowe, czy zrobimy w taki sposób, działamy na poczucie rytmu. Co to dalej? Rozwój kompetencji językowych i matematycznych. I tak naprawdę cała aktywność muzyczna człowieka. Dobra, body percussion, muzykowanie, to tak żeśmy tutaj zrobili, koncentracja, spostrzegawczość, dyscyplina. Co się pod tym kryje? Ja teraz będę dyrygentem, pamięć ruchowa, czytanie ruchu. I tak jak tutaj jest na slajdzie, każdy tam umie czytać, to sobie może to poczytać. Ja przepraszam za tą umiejętność korzystania ze ściągawki, a tak naprawdę to budujemy taką kompetencję. Bardzo szybko dzieci później potrafią sczytywać, ale to nam się w życiu naprawdę przydaje, no, w niektórych sytuacjach. Dobrze, słuchajcie, po tej drugiej czytanie ruchu. Ja teraz sobie usiądę, będziecie patrzeć na mnie, będziecie odzwierciedlać ten ruch, który będę wam pokazywał. To ja już jestem. Odleciały już bociany, trawa gdzieś się skryła. 4. To nadchodzi biała 4. Zimna lodu była. 4. Zmiana. Mroźnym wiatrem śnieżnym sypie puchem. Zawaliła całą ziemię jednym ręki ruchem. Pada, pada biały śnieg. Raz, dwa, trzy, marchewa w nos. Porzucajmy więc śnieżkami, zima już od rana. Pada, pada biały śnieg, ulepmy bałwana. Porzucajmy więc śnieżkami. Sami. Dobra, to tak na klasę trzecią. No mówiłem na trzecią klasę, no. Słuchajcie, dobra, to było taki w dużym ruchu, teraz będzie w małym. Krótki kurs czytaniami z ręki, czyli jak dziecko powinno wodzić wzrokiem za ręką nauczyciela. Drodzy Państwo, patrzycie mi na rękę. Pada biały śnieg i czytacie mi z ręki. Rewelacja, tylko że to teraz robimy z adrenaliną, czyli będzie w rytmie. Poradzicie sobie spokojnie. Zdolna grupa. I pada. Biały. Biały śnieg. Biały. Brawo! Super. Słuchajcie, jesteście po prostu rewelacyjni. No ja... Nie wiem, to jest coś niesamowitego, słuchajcie. No popatrzcie, tak jak to mniej więcej to wszystko wygląda, tak schematycznie, jedno na drugie wpływa. No niestety, to tak bardzo holistycznie wszystko się tutaj nam układa. Zrobiłem takie kreseczki słuchania muzyki, tworzenie muzyki do narracji. Oczywiście i w tą stronę przesuwamy się ku kolejnej aktywności, czyli słuchanie i muzykowanie. Jeśli dzieci mają słabą sprawność manualną, no niestety inaczej będziemy musieli postąpić, jeżeli ta jest dobra sprawność manualna, musimy zupełnie coś innego zrobić. I teraz małe dzieci, ja pracuję, mam zajęcia w przedszkolu i mam zajęcia w szkole, ale patrząc na te małe dzieci w przedszkolu, na przykład 3-latki, one nie są w stanie zagrać na żadnych pałeczkach, drewienkach rytmu, ale są w stanie ten rytm powtórzyć, na przykład albo ti-ti-ta, albo jakiś bum-bam-bim i tak dalej. I ta sprawność werbalna dziecka jest o wiele sprawniejsza niż manualna. Manualność się rodzi troszeczkę później. Ja pozwolę sobie zrobić z wami takie ćwiczonko. Będziemy robić tak. Oczywiście do muzyki. Oczywiście do muzyki. I mamy taką poleczkę. Pięknie, super. No to jak już wam tak to ładnie idzie, to ja pozwolę sobie podzielić was na trzy grupy. Jakoś tak, nie wiem, będę dzielił, kroił. Dobra, tu się jedna grupa. Tu tak jak Jacek siedzi, druga grupa, środek i trzecia grupa. Pierwsza grupa robi, druga grupa robi, a trzecia grupa robi... Dobra. Na zakończenie... Jeszcze raz. A na zakończenie wszyscy razem zrobimy... Proszę państwa. Pierwszy raz w Warszawie pierdząca orkiestra. Wszyscy razem. I teraz forte. Pięknie, słuchajcie, jak macie dobrą sprawność manualną, to proszę wyciągnąć z torby te wasze długopisiki. Gotowi? Dobra, dzielę was tak, tu jest połóweczka, tak jak kamera jest. Jedna grupa, druga grupa. Spróbujemy grać na przemian. Uwaga, pokazuję. To była rozgrzewka. Na dwie grupy, tak jak jesteście. Uwaga. Super, dziękuję bardzo. Dobra. Słuchajcie, ponieważ pisałem w 2008 roku podstawę programową, no i tam strasznie, wasze towarzystwo mnie strasznie objechało, że ja wymyśliłem w klasach 1-3 granie na instrumentach melodycznych, flet, dzwonki. Ja chciałbym teraz wam zademonstrować, bo ja nie napisałem w podstawie, w tamtej podstawie programowej, jak wy na tych fletach macie grać, więc ja może zademonstruję swój sposób gry na flecie. A wy mi powiecie, czy ja na tym flecie gram, czy nie gram. OK? No to już. Co, grałem czy nie grałem? No. Drodzy Państwo, proszę was, nie mogę co innego. Nie grajcie żadnych gam na flecie. To jest, powiem szczerze, to jest horror dla każdego dziecka, które ma grać gamy. Druga sprawa. Nie wiem, skąd się to wzięło w różnych materiałach. Granie w ogóle, uczenie dzieci grania od C do C. Metodyka gry na instrumentach dętych, czy to jest saksofon, flet, klarnet, obój, mówi o jednej rzeczy. Gramy od dźwięków najwyższych. Nie ma żadnego grania. Tu tak naprawdę, żeby złapać drugą ręką, zagrać dolne dźwięki, trzeba z rok pograć. Nie grajcie żadnych gam, one niczemu nie służą. Nawet nie jestem skłonny tutaj zachęcać was do grania jakichś melodyjek z dziećmi na początku, typu... To jest rzemiosło, to jest rzemiosło. Moim zdaniem lepiej zrobimy, jeżeli my dzieci umuzykalnimy, zachęcimy ich do tego, żeby ten instrument stał się pewną frajdą. Tam jest taki punkt o narracji. Jak zaczynam grać z moimi dziećmi? W taki sposób. Wyciągamy. Jeżeli macie rozdzielane ustniki. Słuchajcie, pierwszy etap, dziecko musi pokochać, pobawić się z tym instrumentem. Co ma zrobić? Gra duchy, które w lesie są. Super, dobra, jedziemy dalej. To teraz każdy logopeda mi podziękuje. Świetnie. Składamy. Jeden paluszek z tyłu, dwa palce z przodu, oczywiście lewa ręka. Jesteśmy? To jest dźwięk A, dzieci nie muszą o tym wiedzieć. Ale każdy chłopiec, i nawet to sprawdziłem za granicą, będzie grał. I to szczególnie. Gramy, podnosimy tylko jeden palec i gramy. Dziękuję. Ćwiczenie, żeby oddzielić te żeby to nie było ta, żeby nie była ta syrena, to teraz gramy kukułkę. Świetnie, bardzo ładnie nam to idzie. Drodzy Państwo, żeby dzieci nie dmuchały mocno, gramy puchacza. Ok, super. Jeżeli dzieci pytają się, proszę Pana, dobrze trzymam? Jak dobrze trzymacie, to wyjdzie Wam dzięciołek. Posłuchajcie. Jeżeli jest opuszki, kryją dobrze te wszystkie dziurki, bez żadnego grania wyjdzie Wam taki fajny odgłos. Próbujemy, próbujemy. Ok. I teraz ja mam od razu utwór. Wszyscy razem zagramy. Trzymamy ten dźwięk podstawowy, dźwięk A. I tak, żeby nie było, to gramy i klasykę, i rozrywkę. Dobra, klasyka. Pokazuję kiedy. Nie pokazałem. Świetnie, super, brawa dla Was. Dobra. Będę zaraz prosił kogoś na skrzypcach, żeby mi tutaj zagrał. Ale najpierw ćwiczonko, nie? Słuchajcie, bierzemy. Lewa ręka, skrzypce, prawa smyczek. Przygotujcie się. Świetnie, słuchajcie, to ja zapraszam w takim bądź razie. Proszę. Tak, ręka tam. No, tak, podbródek. Tak, tu się nic nie trzyma. No to jest czterolaty góral. Proszę tak sobie pomachać. I tylko uwaga. Dobra. Tutaj ja może tylko... Dobrze, tutaj. Okej, dobra. I już koleżanka ma pół playback. Już gramy. Pomogę trochę. Brawo, brawo! Dobra, to teraz gramy na dwóch strunach, oczko wyżej. Gramy. Śmiało, śmiało, śmiało. Brawo! Dalej możemy? Jeszcze? Dobra, trochę się zmęczyła. A co ma powiedzieć sześciolatek? Dobra, to będzie teraz po tej stronie wy, fleciki A. A koleżanka, o, po tej. Będzie? Idziemy? No, dźwięk. Uwaga. Razem zagramy teraz, słuchajcie. Będzie wspólne granie. Razem rytm. I dobra. Brawo, dziękuję bardzo. Jakby co, to skrzypce mają 4 struny, bo ja 2 wyjąłem, nie? Tak, żebyście tu czasem nie popatrzyli, że tak jest, rzeczywiście, nie? Dobra, słuchajcie, słuchanie i muzykowanie. Aktywne słuchanie tak naprawdę to już zrobiłem tutaj z wami. Natomiast potrzebuję teraz tak. Jacku, ciebie. Tak. Drugą postać do śpiewania, bo tu mam męski głos. Proszę bardzo, Monika. To bardzo proszę. Teraz tak. Będziecie do jednego mikrofonu? Możecie do jednego, nie? Tam. Dzień dobry. Słuchajcie, jeszcze bym... Może Olu, może ty będziesz sprzedawcą w sklepie, co? Ja cię bardzo zapraszam. Dzień dobry. Dzieci, mężczyźni, wspaniali tacy. Dobra, męska... Gdzie? Wiesz co, siądź sobie tam na krzesełku. Nie ma. Proszę państwa, przy okazji chciałbym wam zaprezentować takie możliwości programu Sound Plant, pod który program już od jakiegoś czasu piszę, znaczy to też publikuję pewne software'y. Ja tak naprawdę mam muzykę pod klawiszami, mogę nałożyć więcej ścieżek niż tylko jedną naraz. Także tu tak to po prostu wygląda. Dobrze, nasza opera To jest na bazie słynnej piosenki ludowej Maryna gotuj pierogi. Ale tu będzie Monika i Jacek. Jacek śpiewa tak. Monika, Monika, gotuj pierogi. Tyle twojego tekstu. Monika, Monika, gotuj pierogi. A Monika śpiewa o mój Jacku drogi, kiedy nie mam sera na przykład, nie? Proszę bardzo. O mój Jacku drogi, kiedy nie mam sera. No tam będzie trzeba to w nutkach zrobić dobrze. Mamy tak, to jest aria, nie? Śpiewa mężczyzna, śpiewa kobieta, jest chór też w operze i wy śpiewacie tak. A Jacek do miasta, poserek do ciasta. Proszę. A Jacek do miasta, poserek do ciasta. Maryna, Maryna, gotuj pierogi. Dobra, to będzie tak interaktywnie. I teraz wyobraźcie sobie, że w operze... Przepraszam, Monika. I teraz tak, w operze mamy taki moment, gdzie zmienia się jakaś scena, więc Jacek musi iść po prostu do miasta po ten ser. W sklepie siedzi Ola, idziesz sobie? Idziesz. Do sklepu, już. Tak. I następuje tak zwany recitatyw. Nie jest śpiewany, raczej jest mówiony. Wtedy tu możesz i mówisz, Jacku, czy tam jest ser? No to już improwizujesz troszeczkę tam. Czy mogę kupić w tym sklepie ser, czy nie ma? Oczywiście ja bym go wysłał do innego sklepu, niech biegnie dalej, nie? To co tam? Czy są pierogi? No. Dzień dobry, jest kiełbasa? Dobra, nabiał, uwaga. No nabiał jest. Nabiał, czy ser jest, tak? Dziękuję, to kilo sera. Ale chudy czy tłusty? Dobra, to jesteśmy w tonacji. Ser. Jacku, zaczynamy, bo nasz czas goni. To jest wstęp, uwertura, nie? Mam pocięte te kawałki. No teraz Jacek śpiewa. Maryna, Maryna... Przepraszam, Monika. Ja cały czas jestem... Okej, Monika, uwaga. Monika, Monika, gotuj pierogi. Jeszcze raz. Monika, Monika, gotuj pierogi. Dobra, Monika odpowiada. O mój Jacku drogi, kiedy nie mam sera. Mój Jacku drogi. Dobra, uwaga, teraz chór śpiewa. A Jacek do miasta, poserek do ciasta. Monika, gotuj pierogi. Pójdziesz ty po pierogi do tego miasta. No mamy łącznik. Słuchajcie, teraz Jacek, dłuższą drogę, możesz przez las iść? Teraz idę? Tak, przez las. Jacku, czy ja mogę ci dodać efekty specjalne? Co? Efekty specjalne mogę dodać? Tak. Dobra. Jacek idzie przez las. To jest ten łącznik. Świetnie. No to mamy teraz recitatyw, czyli ta wersja mówiona. Jacek kupuje ser. Czy jest w tym sklepie? Jest, dziękuję. A pieniążki pan ma? Dziękuję, nie mam pieniędzy. Idź pan w diabły. W diabły mam iść. Dobra, Jacek wraca do chałupy z powrotem. Jedziemy. Monika, gotuj pierogi. Śpiewaj. Monika, Monika, gotuj pierogi z tego sera. O mój Jacek. Mąki nie ma. Kiedy mam sera. Mąki. Jacek do miasta, po mąkę do ciasta. Monika. Monika. A pójdziesz ty po mąkę do tego sklepu, pójdziesz ty. Dobra. Jacek tyle razy chodził do tego miasta, że aż się ściemniło. No nie wiem, czy ty w nocnym sklepie coś kupisz. Chodźcie. Pójdzie? Tak. Już, tam. Moje skrzypce! Bierę tu. pana wszystko. Dobra, brawa, słuchajcie, brawa. Dziękuję serdecznie. No to tak, na sam koniec jeszcze jeden przykład takiej aktywności tutaj. Program Sound Plant pozwala nam wgrać, pod każdy klawisz mogę podzielić sobie muzykę, podzielić na poszczególne części. Ja dzisiaj chciałbym wam króciuteńko opowiedzieć, jak to z tym było kompozytorem, kiedy no w zasadzie muzyk, kompozytor zaczyna głuchnąć. O czym myślał Beethoven? O tym, że rzeczywiście chyba koniec jest bliski i chyba tak jak często tak w takich anegdotach, to słynne pukanie do drzwi, to wydawało mu się, że to puka śmierć, nie? I teraz rozbiorę to trochę na czynniki pierwsze. No to co? W tym momencie to było to. No ale ponieważ Beethoven głuchy, to nie usłyszał za pierwszym razem, nie? Więc ta śmierć puka ponownie, bardziej zdenerwowana. Trochę niższym tonem, nie? Dalej głuchy Beethoven siedzi. Śmierć tam tłumaczy. Ty, otwieraj! I tak wejdę. Tak czy siak. Beethoven usłyszał, mówi, nie wpuszczę cię. Nie ma szansy żadnej. No ale wywiązuje się jakaś między nimi interakcja. Jak się te dwie osoby kłócą, to następuje co? Pewne napięcie, tak? No to mamy to napięcie. Ono się rodzi. Zbiera ta burza nerwów. Jest taki fragment, grają to waltornie, czy inaczej rogi. To jest takie przypomnienie, memento mori, nie? Pamiętaj o śmierci, nie? Ponieważ mam jeszcze pod klawiszami jakieś inne instrumenty, na przykład talerz, trójkąt, kogut, to również w tym fragmencie, kiedy... Można sobie trochę pożartować z tej muzyki, ale patrząc na to, że w tej mojej opowieści mogą uczestniczyć uczniowie, to całkiem fajne to się zaczyna stawać dla nich, dlatego że to oni też biorą w tej całej narracji udział. Nie siedzą tylko i wyłącznie jako bierni słuchacze muzyki, bądź co bądź bardzo poważnej, ale również jako osoby, które z tym się mogą w jakiś sposób fantastycznie zmierzyć. Proszę Państwa, nie wyobrażacie sobie, ale minęła godzina. Nie. Dokładnie. Wszystko pokazujecie to, co ja. Gotowi? Do widzenia. 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 Nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego wy płaczecie. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Teraz wy. Do widzenia. 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 Dziękuję serdecznie.